pośród wielu dróg to żaglowca masz. Oceanów toń przyjacielska, bo nieba jasny. Byli sobie podróżnicy. I Clark. Prezydent Jefferson już czeka. Dziękuję. Nasz kraj jest bardzo mały, panie Louis. Proszę spojrzeć, 16 stanów, które go tworzą, są otoczone przez obce potęgi. Tu angielska Ameryka Północna, tu Nowa Hiszpania, na południu hiszpańska Floryda, na północnym zachodzie Oregon, do którego zgłaszają pretensje Hiszpania, Anglia, a nawet Rosja. Tu zaś ogromne tereny francuskiej Luizjany. Przed 100 laty kawaler de La Salle zbadał część, lecz zachód pozostał nieznany. Mówią, że to tereny puste i nieciekawe. No cóż, chciałbym jednak wiedzieć, co się tam znajduje. Czy można rzekami dotrzeć do Pacyfiku, by rozwinąć tam handel? Interesuje pana taka wyprawa? Tak, panie prezydencie, to przygoda. Ale dość niebezpieczna. Są tam dzikie zwierzęta i wojownicze plemiona. Będzie panu towarzyszyć 20 uzbrojonych ludzi, lecz proszę pamiętać, szukamy tam przyjaciół. Prezydent nie wiedział, że w tym momencie jego ambasador we Francji kupił od Francuzów te ogromne tereny. Ojej, kupił? A drogo? Najlepszy interes w handlu nieruchomościami. 200 milionów hektarów po kilka centymów za hektar. W tym czasie niewiele wiedziano i wyprawa kapitana Louisa z Weston miała dopiero zbadać te tereny. A Luizjana jest 3 razy taka jak Francja. Przywiozłem listy do pana. Proszę. No, wiesz, York, dobre wieści. No. Mój mężu. Posłuchaj, moja droga. Mój przyjaciel Louis prosi, bym mu towarzyszył. Co? Jedziesz znów gdzieś, Williamie? Ale pamiętaj, masz wrócić w sobotę na bal. Nie spóźnij się. Ale wiesz, Louis myśli, że przy odrobinie szczęścia uda nam się wrócić za 3 lata. 3 lata? York, jeśli chcesz, jedź ze mną. Z chęcią, panie. Dalej! No i tak. Teraz Luizjana jest jednym z naszych stanów. Należy ją zbadać. Pan Drouet zna kraj i indiańskie narzecza. Będzie naszym tłumaczem. Znam ten kraj aż po Yellowstone. Co oni dźwigają? To są części łodzi. Wymyśliłem składaną łódź. Składak? I to ma pływać? Musi. To się okaże. Chodźmy. Postawić żagle! Ruszamy!
Indianie są blisko. Spójrzcie, tam! I tu! I tu! O mój Boże, jest ich mnóstwo! To Siouxowie są niebezpieczni. Bądźcie w pogotowiu, pogadam z nimi. Chcą rozmawiać, trzeba iść. O, trochę magii nie zaszkodzi. I dziękuję, palenie szkodzi zdrowiu. O nieszczęsny, jeżeli nie wypali pan fajki pokoju, zdrowie nas wszystkich będzie zagrożone. A? A teraz prezenty. Ciężkie to. To dla wielkiego wodza. Masz. Nie chce pić, mówi, że alkohol szkodzi. To także wódz zazdrosny, bo nie dostał prezentów. To taniec bizona. Będą polować, trzeba to zobaczyć. Tatanka! Uprawiają ziemię. Niegdyś bardzo liczni, ale zdziesiątkowała ich osła. Chodźmy do nich. Co to? Popatrz na mnie. Gdzie my spędzimy tę zimę? Ja wiem gdzie. Bardzo gościnni są Mandani, ale dalszych terenów już nie znam.
wielki statek z białymi ludźmi i z jednym czarnym. Biali ludzie na pewno mają pieniądze. Witaj nam. Chętnie pomożemy wam zbudować wioskę na zimę, żebyście nie zamarzli. Chcemy płynąć do źródeł Missouri, a potem aż do oceanu. Nikt nie był aż tam. Nie znamy wcale tych ziem. Jestem z plemienia Szoszonów. Zamieszkują daleko nad Missouri. Znam tamtejsze plemiona i rozumiem ich mowę. Chcesz jechać z nami? Bardzo chętnie, ale muszę zapytać pana Charbonneau, trapera. To on mnie kupił. Kupił? Tak. Porwano mnie z mej wsi i sprzedano. Panie Charbonneau! Czy kobieta ptak może być naszą tłumaczką w dalszej podróży? Zgadza się pan? Tak, jeśli mnie zaangażujecie. Zna pan te strony? Żyję tu od 5 lat. Dobrze. Ruszymy razem. To długa wyprawa i żądam zapłaty. Ile? $500. Coś takiego. To fortuna. 500? Zgadzam się. O 2 dni drogi stąd rzeka rozwidla się. Trzeba płynąć w prawo. Ale nie można płynąć wielkim statkiem, bo po drodze są wodospady i wąskie przesmyki. Więc co robić? Trzeba płynąć małymi pirogami. Wielki wódz pożyczy wam 2. Macie też kilka swoich. Skacz! Za wysoko i nie umiem pływać! Rozejrzyjmy się trochę. Słyszałem o tych zwierzakach. To są pieski preriowe, a nie domowe. A, są podobne do ogromnych wiewiórek. Weźmiemy tego i wypchamy. Zatrzymajmy się tu. Góry już blisko. Tu trzeba zostawić pirogi. Najlepiej ukryć je w lesie. A część ekwipunku zakopać. Co się obijasz? Ruszaj się! Uważałbyś trochę, głupie żarty. Chyba tędy przejdziemy. Może lepiej tam. Ani tu, ani tam. Jesteśmy w kraju Szoszonów. To mój kraj, znam przejście. Musimy obejść to wzgórze. Ach, to robactwo. Yeah!
Wreszcie po podróży trwającej przeszło rok znaleźli się u stóp gór skalistych, których żaden człowiek jeszcze nie przebył. Przyjaciele, musimy zdobyć konie. Moi bracia Szoszoni są tam. Mają konie. Więc trzeba je kupić. Lepiej je ukraść. Wykluczone. Chcemy przyjaźni. Zrozumiano? Znak przyjaźni to machnięcie chustą. Biały człowiek mówi tababon. W drogę. Patrzcie, Indianie. Widać tam obcych ludzi. Dają znak przyjaźni. Tababon! Tababon! To są dobrzy biali. Kłamią. Widzisz, jeden jest cały czarny. Zasadzka! Nie rozumiem, czemu? Bo nigdy nie widzieli białych. Nie strzelać! Przybywamy z posłaniem przyjaźni i pokoju od naszych białych braci i wielkiego amerykańskiego narodu. Kamałej, mój bracie! Nareszcie cię widzę. Oni potrzebują koni. Zgadza się, ale chcą zapłaty, bo są biedni. Zgoda. Daję za tego konia koszulę i nóż. Strzelba za konia, nic więcej. Wciąż podnoszą ceny. Koniec handlu. Kiedy miniemy szczyt? Nie wiem. Żaden człowiek tędy jeszcze nie szedł. Trzymaj się! Musicie się ruszać, bo zamarzniecie. Rozpalmy ogień. Żadnej zwierzyny, nie ma co jeść. Więc i tak umrzemy. Co mamy robić? Wiem. Smaczne. Witamy w naszej wiosce. Za dwa dni tą rzeką dotrzemy do wielkiej wody. A? Spiczaste nosy zrobią nam pirogi. Wielka woda? Morze Zachodu, ten wasz Pacyfik. Niepotrzebne pirogi, mamy łódź. Mój wynalazek. Chodź, zobaczysz. Trzymaj. Proszę. Raz, dwa, trzy. I proszę, moja łódź gotowa. Zmieścimy się tu wszyscy razem z bagażami. Mamy wsiąść w to?
Popłynąć? Z bagażem? To szaleństwo! Zapraszam, panowie! I co, widzicie? Tak, widzę, widzę. Pomysł był dobry. Wolę to. Pewniejsze. Wsiadajcie. Chyba musimy przenieść pirogi. Nie, płyńmy. Stawiam łososia, że biały wygra. Dwa łososie na czarnego. Cztery łososie na białego. Trzymam zakład. Dalej biały! Dalej czarny! Prędzej biały! A szybciej! Wreszcie czarny! Biały! Czarny! Właśnie, że czarny! Biały wygra! Jest czarny! Właśnie, że biały! Przywalicie go rybą! Nareszcie! Co za dziwne głowy! Widzisz? Mają okrągłe głowy. Okropność, takie okrągłe głowy. To są Vanapamsi. Spłaszczone głowy to dla nich ostatni krzyk mody. Spójrzcie, spłaszczają głowy dzieciom zaraz po urodzeniu i one potem zostają już takie. Dziwny zwyczaj. Tędy. Płyniemy? Bezpieczniej będzie je przenieść. A teraz co? Płyńmy! Seaman! Seaman, do nogi! Mój wierny pies przepadł. Seaman! I hamta ta, i hamta ta, i la 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 la! Że też nazywają go Oceanem Spokojnym. Wątpiłem, czy dotrzemy. Marzyłam, by zobaczyć ocean. William, daj mi swój nóż. Masz. Po raz pierwszy zostało dowiedzione, że można dotrzeć do Pacyfiku, idąc ze wschodu. Pełni dobrej woli, Lewis i Clark obiecywali Indianom w imieniu Ameryki przyjaźń i pokój. Pokój tak, lecz na jak długo? Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hipokampus Spółka z o.o. Master Film.
Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Krystyna Umiechowska-Dębińska. Dźwięków Szula Ziarkiewicz. Montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Cezary Kwieciński, Wojciech Paszkowski, Włodzimierz Pres, Janusz Witów, Joanna Pach, Zbigniew Konopka, Andrzej Gawroński, Mirosław Guzowski, Krzysztof Szczerbiński, Anna Apostolakis i inni. Śpiewała Katarzyna Łaska.